Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukman. To jest kolejna składanka poświęcona Batocerze 33 oraz tym razem gierkom z komputera Amiga 1200, czyli tym, co wykorzystują kości AGA. Tu widzicie, już widzicie, że dorzuciłem trochę więcej platform już na zaś. Wiem, że tutaj teoretycznie jest Amiga CD TV, ale do tego dojdziemy. Tak samo CD32 to w następnych odcinkach będzie. Pana Sonic już był, ale tu dziwnie mi się segreguje. Folder troszkę inaczej tam wygląda. Widzicie, jeszcze dorzuciłem Commodore, już Atari. Brakuje mi tam Atari 2600, na którym teraz też się poprawiam troszkę. No dobra, wchodzimy w tą Amiga 1200. Bardzo dużo gier, no 148, nie za dużo tych gier. Wiem, że na niektórych składach jest niby więcej, ale tak naprawdę to są chyba wszystkie gry, które wyszły na Amiga 1200 z tymi kościami AGA i to są wersje, które faktycznie są na tą Amigę 1200. Co ciekawe, na przykład Civilization, jeżeli sobie wejdziemy, to widzicie Civilization V1.1 AGA 1633 LH. Tutaj jest obok Civilization V1.1 AGAC wersja CD. Czym one się różnią? Kurczę, nie wiem, czy będzie mi myszka działać, żeby wam pokazać, ale no, spróbujemy uruchomić sobie cywilizację zwykłą najpierw. Zobaczymy, czy się da sterować padem. Na razie się uruchamia. O, i tutaj na przykład jest sterowanie mało skateboard albo sam keyboard. Wciskam select, zobaczymy co się dzieje. O, jest select, dobra. Damy jedynkę. A jak tu się zaznacza? Tutaj tym się zaznacza. Dobra, jest warm on please. Tutaj teraz uruchomiłem te. O, dobra. Ja pamiętam, byłem kiedyś pod wielkim wrażeniem wejściówki do cywilizacji, to jest ciekawe. Tam muzyczka robiła nastrój. Pamiętam, że intro trwa ponad 10 minut. I żeby zagrać pierwszą misję, trzeba siedzieć 10 minut przy komputerze teoretycznie i tam jest cała historia, jak powstała Ziemia i tak dalej, i tak dalej. No, robiło to ogromne wrażenie za pierwszym razem. Za drugim razem, jak już się rozpoczynało nową grę, no to wiadomo, że puszczało się i szło dalej, nie? Tutaj nawet tego nie można przyjść. O nie, można przyjść, dobra. No i mamy new game. Słyszycie sobie melodykę? Właśnie sprawdzam, a przy okazji sobie sprawdzę. O, chyba tym X-em. No i leci. Będzie leciał. Przydałaby się polska wersja tego. Dobra, i teraz sprawdzimy, czy się różni czymś ta wersja CD. No, jestem ciekawy. Jak nie, to trzeba będzie ją wyrzucić, bo znalazłem parę gierek właśnie na Amigę 1200, które niby są CD. No dźwięk jest jak statystyki, tak nie, ale... No, zobaczymy, czymkolwiek się różni. Na razie wszystko jest tak samo. Damy sobie mouse i keyboard i zobaczymy, czy da. Dla mnie się niczym nie różni na chwilę obecną. Dźwięki są identyczne. Nie, dla mnie to jest to samo. Myślałem, że będzie jakaś może zmieniona ścieżka dźwiękowa czy coś takiego, więc wywalamy tą wersję. Dobra, i lecimy dalej. Przy okazji tam jeszcze jedną gierkę mam, to podejrzewam, że no, kolonizacja druga część cywilizacji. Ja nie lubiłem kolonizacji. Mój kolega się strasznie w to zagrywał, a nie dla mnie. Deadmoss był śmieszny. Bo było obracanie się o 90 stopni. Dreamweb. Bardzo chciałem sobie pograć w Dreamweba kiedyś, jak widziałem to. Bo się zapowiadało, że ma fajny klimat i tak dalej. To jest chyba ta przygodówka, którą się steruje myszką. Nawet tej gry nigdy nie uruchomiłem.
Tak jest, o widzicie, ale miała fajny klimat. Bardziej, że gdzieś w którejś gazecie był opis i stwierdziłem, że ach kurde, może bym ten, nie? Ale miałem jedną wersję, która na mojej Amidze 600 nie chciała się uruchomić. A teraz najlepszym sposobem, żeby pograć w to, myślę, że jest emulator Skuma. A niekoniecznie emulator Amigi. Dobra, przejdziemy sobie dalej. Jest FIRS. FIRS wygląda całkiem fajnie i działa całkiem przyzwoicie. Zresztą w niektórych... w niektórych gronach uważano to jest za jeden z najlepszych FPS-ów, jaki można uruchomić na Amidze 1200, nie? Mi tam średnio się ta gra podoba, ze względu na potwory, te potwory mi po prostu nie leżą. Strzelba jest żywcem wyciągnięta z Dooma. Bardziej mi się podoba Gloom. Z tym, że tutaj jest filmik nakręcony z bardzo ubogiej wersji Glooma, ogólnie Gloom wygląda troszkę lepiej. Jest Ganshi 2000, bardzo fajny. I są mistrzare, które są faktycznie lepsze niż te wersje na ECS-a, jeżeli chodzi o udźwiękowienie. Bo zazwyczaj te wersje między AGą a ECS-em, jak wychodziły ta sama gra, tylko że w dwóch różnych wersjach, to zazwyczaj różniły się tym, że na przykład wersja AGA miała dodatkową ścieżkę dźwiękową, której na tych Amidze 500-600 nie można było uruchomić. Nie? No, ale no, oczywiście kilka gierek było, które się pojawiły na Amidze 1200, a nie pojawiły się na Amidze. Na przykład chyba Pinball Illusion nie wyszedł na tego. Tak, chyba to była ta część, która już nie wyszła. Fantasy był, to nie kojarzę. Ale ten Illusion na pewno był tylko na Adze. I co jeszcze? Rise of the Robots. Mi się strasznie ta gra podobała na screenshotach, jak pierwszy raz zagrałem po latach w tą grę. O ludzie, jaki to jest koszmar. A jeszcze było ciekawie, to druga część wyszła gdzieś. O, Robinson Requiem. To było dobre. No, to było dobre, to był następca Ishara. Ale kurde, Amiga 1200 to było za mało na tą grę. Tak tragicznie chodziło, że masakra, ale ładnie wyglądało, efektownie, no i to był taki prawdziwy pierwszy, kurde, survival horror, nie, survivor, kurde, nie horror, tylko to był ten, dobrze, survivor, czyli Ark, survivor i tak dalej, te gierki, gdzie trzeba tam przeżyć. To było tak zarąbiście rozbudowane ta gra, z tego względu, że RPG napisane niby, ale było ciekawie, bo jak się tam na tym panelu po prawej stronie poprzełączało troszkę, to tam było całe ciało człowieka pokazane i po prostu były urazy i te urazy, jak coś się wydarzyło, to trzeba było sobie samemu leczyć. Bardzo rozbudowana gra, bardzo trudna gra, ale wielu sobie chwaliło tą grę. Skid Mars jest zarąbisty. Znowu przejdę przez gry, bo jak będzie mało gier, to po prostu przejdę i wam pokażę, jak to wygląda. I po prostu uruchomię troszkę mniej tytułów, tak? O, tutaj coś jest, S-Wap jakiś, co to jest? Czemu to nie ma tej, nie będę skrapował okładki, muszę to naprawić. Naprawimy to. Dobra, obiecałem, że uruchomię 3 gry, więc uruchomię sobie 3 gry. Ale nie będę uruchamiał, albo dobra, spróbuję uruchomić. Kurde, nie mam klawiatury. A na joysticku ja nie wiem, czy da radę ten uruchomić Alienware 3D2. Całkiem przyzwoicie to chodzi. Nie ma... O, czekajcie, już wiem, że... O, nie działa. Tam działał, kurde, X, a tutaj nie działa X. Może drugim przyciskiem trzeba... Szybciej, bo mi tutaj Disney zaraz zablokuje film. Już pewnie wyskoczy komunikat. Ale w tej sekundzie tutaj ogólnie całość pewnie będzie. Może ja sobie zrobię... Wyciszymy. O, wyciszymy. Ogólnie działa płynnie. Nie wiem, co naprawili z tym emulatorem. Ta wersja na Amigę była mało grywalna.
przycinała się i muzyka spowolniała. Teraz muzyka gra dobrze, której teraz nie słyszycie, bo ja ją po prostu wyciszyłem. Ale muzyka, o, jeszcze zginę zaraz, ale muzyka już się nie ścina dziwacznie. I moim zdaniem to jest... Zmieniłem. Moim zdaniem... Kurde, nie ten przycisk. O, teraz jest miecz. Ta wersja mi się bardziej podoba niż wersja, która wyszła na konsolę, bo ten pasek na górze mi się podoba. Jest, kurde, ten dżin, który zmienia minę w zależności w jakiej formie fizycznej jesteśmy. I to rozwiązanie mi się bardziej podoba niż... Oczywiście tam ta wersja na Genesisa, ona ten... No... Ma pełny ekran i płynniejsze to wszystko jest. Ale jeżeli chodzi o podejście, pomysł tutaj z tym paskiem, który teoretycznie powinien... No, teoretycznie zasłania ekran i dzięki temu pewnie gra jest trochę płynniejsza niż jakby była na pełny ekran, ale bardzo fajny sposób wykorzystane to jest. Oczywiście tutaj na midze będzie problem z przeskoczeniem. A jak? O. Dobra, tak wygląda Aladdin. Wyjdziemy. Podgłośnimy sobie muzykę. Powinniście słyszeć. I teraz przejdziemy sobie... Król Lew też działa całkiem przyzwoicie już na tym emulatorze. Zaraz zobaczymy. Disney i tak mniej blokuje filmy niż Nintendo. Nintendo ma hoble na punkcie blokad filmu, nie? Dobra, zobaczymy. Dam wam znać w komentarzu, czy mi wyskakują jakieś dziwaczne te komunikaty od Disneya. O, jeszcze włączę. O, rozdzielczość mogę sobie podać. Patrzcie, 640x208. No, wysoka jak na mnie. O. Dobra, tym się skacze. Ja pamiętam, jak mój kolega to miał. Na Midze 1200, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to a to było ciekawie, to ja nie wiedziałem, co to jest Król Lew, nie? Bo ta bajka strasznie późno ogólnie trafiła do Polski. Do polskich kin. Moja siostra na tym była. Mówiła, że fajnie tego, a ja tam z jakiejś tam gazet coś tam, że jakaś tam bajka jest, ale ja nie wiedziałem, tak dopiero po latach obejrzałem pierwszy raz Króla Lwa. Nie wiem, czy to w telewizji, czy na VHS-ie. No, ale gierka robiła wrażenie kolorystyką i tak dalej. No i ogólnie ona była fajna. Poza tym, że Amigowcy dostali okrojoną wersję Króla Lwa. Może mi się jakoś uda przejść. Ostatnio miałem straszny problem, żeby tam dojść. Ale spróbujemy. Kurde, nie przejdę. Już wiem, że nie przejdę, bo nie zmniejszyłem stopnia trudności. I ten pierwszy boss da mi w ciry. O, jeszcze spadnę. Spróbuję, ale... I też słyszycie, że muzyka jest na dobrym poziomie. Nie wiem, czy wskoczę, tak? Wskoczę. Na skróty idziemy. Jeszcze jedną sobie weźmiemy. Dobra. Spróbujemy, ale nie wydaje mi się. O, udało się. Raz. A nie. Kurde, raz tylko. Dobra, i przeszedłem pierwszą planszę i druga plansza powinna być na cmentarzysku. A nie, źle mówię. Druga plansza powinna być na słoniach. A tutaj się uruchamia od razu na cmentarzysku. Nie ma drugiej planszy na midze. Taka ciekawostka odnośnie Króla Lwa. Czyli uruchamia się od razu trzecia plansza i zresztą parę gierek tak na midze było okrojonych. Another World też jest okrojony. Ja po latach się dowiedziałem, że tam wycięli dwie plansze na midze. Dobra, widzę, że jest 14 minut. Co by tu można było jeszcze uruchomić? Dobra, spróbujemy tego Alien Breda 3D uruchomić może. Albo nie, o, dobra, zawsze uruchamiam Alien Breda, uruchomi tego Fearsa. Czy da się na joysticku grać, czy trzeba klawiaturę podłączyć? Dobra, zobaczymy. W ogóle dzisiaj to chyba miała być, nie wiem, czy Amiga 1200, czy Amiga CD 32. Amiga CD 32. O, i mamy trailera. Ciekawe, czy pewnie spację trzeba wcisnąć, co? Albo Enter. Spację? Padem? Strzałkami? Nic mi nie działa.
Fajnie, działa. Czekaj, myszka działa. Ludzie, dobra. Nie chcę. Nieśmiertelności. Chcę iść dalej. Coś znowu kliknąłem. Dobra, idzie. O, i zrestartowałem Amigę w jakiś dziwaczny sposób. Kurde, jakąś wersję nie, no, normalna wersja. Jeszcze raz spróbuję. A nie działa. B nie działa. Y nie działa. X nie działa. R1 nie działa. L1 nie działa. Start nie działa. Select. Klawiatura się uruchamia. No, lewy ten. Ale wywala mi do tego, no. Patrzcie, coś jest nie tak z tym ROM-em. Będę musiał to sprawdzić, zanim opublikuję. Skoro L2 to był jakby... Albo to jest jakiś reset znowu, może to jest reset. Ludzie, nie chce mi się myszki podłączać. Dobra, podłączymy myszkę, zobaczymy. Albo nie, już wiem, podłączymy całą klawiaturę już. Kupiłem sobie klawiaturę Raspberry Pi. Bardzo mi się podoba ta klawiaturka. Wygląda jak Raspberry Pi 400. Ja sobie kupiłem czarną wersję, która teraz nie będzie mi działać, bo emulatory mają to do siebie, że sterowniki potrzebują. Wiem, czy teraz załapie mi już tą klawiaturę? O, myszka załapała, widzicie. Ona sobie... Ale nie działa mi... O, prawym przyciskiem się daje, dobra, energia mi wystarczy i prawym przyciskiem idziemy dalej, czy lewym, lewym i co, i też mi wyjdzie teraz, coś nie tak mam z tym ROM-em. No, dobra, to jak już tutaj jesteśmy, to idziemy do klasyka, zobaczymy, czy na klawiaturze Raspberry Pi do Raspberry Pi oficjalnej, czy da się zrobić pełny ekran. Pełny ekran przy Alienware 3D2 polega na tym, że trzeba wcisnąć Enter na klawiaturze numerycznej. Oczywiście ta klawiaturka nie ma w domu, dwie klawiatury beznumerycznych i też nie mają, więc tylko same problemy miałem z tą grą. Dopiero brałem od córki klawiaturę, ja jej tam jakąś kupiłem i podświetlaną i tak dalej, i ona ma klawiaturę numeryczną i stąd wiem, że Enter na klawiaturze numerycznej daje na pełny ekran. Normalnie gra się uruchamia tak i coś się ścina, jest źle ustawiony emulator, od razu wam mówię. No, zobaczmy co oni tam, F12, tutaj jest F12. O, bo to jest zły emulator i dlatego. Można, niby fajnie, bo można sobie zooma zrobić. A, czyli F1 to jest wyświetlanie tych rozdzielczości, a tutaj można sobie takiego zooma zrobić do tego. No, no fajna rzecz, F12. F11 to jest wyświetlanie tych. F10 to już amigowskie są. Ale dobra, sprawdźmy. Fn i Enter wciśniemy. Shotgun. Nie działa. Zero. Nie działa. Tutaj jest schylanie. Ale tragicznie działa ten emulator. Zobaczmy sobie, co to jest w ogóle za emulator. Nie wiem, czy Puae czasem nie ten. Nie próbowali Puae na siłę, żeby defaultowy był. Teraz zobacz, o, się nie uruchamia. Oni coś namieszali w batocerze i ewidentnie ten AmbiBerry coś się wysypało im. Dlatego w standardzie ustawili PUAE, a PUAE sobie ewidentnie nie radzi z tym, na Raspberry Pi z Amigą 1200. O, coś tutaj się uruchomiło, ale to jest wersja ta, dobra.
Wersja Ambibery na Amiga 4000. Teraz zobaczymy, jak to pójdzie. Widzicie, nie ma obwódki Amigi. Możliwe, że dlatego, żeby ładniej to wyglądało, a i tak tych gier takich bardziej wymagających jest zdecydowanie mniej na Amidze 1200. Więc ustawili tam ten emulator, który sobie radzi, nie wiem, z Królem Lwem i Aladynem, ale no z tymi bardziej wymagającymi grami sobie nie radzi, a nawet chyba się nie uruchomi. W tą grę da się grać na Raspberry Pi 4, możecie to zobaczyć na tej składance Pimiga i tam ewidentnie działa. Ja jestem bardzo ciekawy, już minęło mi ponad 20 minut, ale straciłem no, na tego Alien Breda. No ewidentnie sobie nie radzi, czyli w momencie jest w standardzie ustawiony tutaj ten UAE i on jest po prostu za słaby ten emulator, żeby uciągnąć Alien Breda 3D2, no ale jest w kolekcji. Sprawdźcie sobie szybko Alien Breda 3D jedynkę. W tą grałem wersję na Amiga CD 32 i działa bardzo ładnie, płynnie, więc zobaczymy sobie, jak to będzie działać. O, jest. A tu można? O, lewy forward, prawy fire. Odwrotnie chcę. Prawy fire, lewy fire. Dobra, nieważne. Start. Można niby myszką sterować. No, zobaczymy. Jestem ciekawy na tym A500 Mini, jak będą działały właśnie te gierki, bo oni tam zapowiedzieli, że niby te gierki z Amigi 1200 też będzie można uruchomić. Ciekawy jestem, jak będą działać te bardziej wymagające. Tu mi działa bardzo... płynnie działa. Tylko, że problem polega tej gry, że nie da się niczego tutaj zmienić w ustawieniach, żeby ta grafika wyglądała trochę lepiej. Jak wcisnę start, nie ma. A wcisniemy escape, to wychodzi chyba do... O! Wcisnąłem escape i wyszło mi z emulatora. Tak to wygląda. Płałe mi się ogólnie nie podoba emulator. Szkoda, że próbują na siłę. Na Raspberry Pi, bo na PC-cie jak uruchomi się Batocere, to się uruchamia właśnie Famiberry. Tam jest jeszcze jakiś tam inny emulator. I tam zdecydowanie lepiej te gierki robią. Zmieniłem muzykę. Ściągnąłem utwory darmowe, które można umieszczać na YouTube'a. Wklepałem, to jest gatunek techno, wklepałem i tak sobie brzmi, bo przy poprzednim filmie wyskoczył mi oczywiście komunikat odnośnie praw autorskich i możliwe, że zobaczyliście reklamę jakąś. A ja ogólnie nie zarabiam na tych filmach, więc stwierdziłem, że poszukam jakiejś innej muzyki, żeby ktoś inny też nie zarabiał na moich filmach, nie? To było na tyle w tym odcinku. Następny odcinek będzie poświęcony chyba Amidze CD 32. Też taki króciutki jakiś nagram i będziemy lecieć dalej, nie? Trzymajcie się, do następnego razu, cześć!